Witajcie, witajcie, to znowu ja, Gural Graj. Witam was w kolejnym odcinku z gry This War of Mine. Pozdrawiam oczywiście Oliwiera, Daniela i Ole. Siedzimy razem. Oczywiście będą się zachować cicho. I teraz tak, wracając do ostatniego odcinka. Z jednej strony w pracy myślałem o tym, czy to jest dobrze, że zostałem sam, jako Bruno. Z drugiej strony, no myślę, że to nie jest do końca też fajne, no bo wiadomo, że jedna osoba w domu nic nie zrobi. Znaczy, coś tam zrobi, ale nie do końca wszystko, tak? Teraz jest pytanie, jak wyjdzie ten odcinek? Co będziemy robić? Jak będziemy robić? I przede wszystkim, czy coś wyjdzie w ogóle z pracy, którą włożę, którą mam po prostu na myśli. Tylko, że zaznaczając to, że Bruno jest troszkę schorowany i tak dalej, pewnie przez ucieczkę Ariki jest zdołowany, może już nie chcieć współpracować, więc wszystko co zobaczymy. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam do odcinka. Coś za długo wczytuję. Dzień 21. Noc była spokojna, jeśli nie liczyć niosących się echem odległych wystrzałów. Dobra, Bruno, sprawdźmy pierwsze twoje statusy. A więc tak, głodny, lekko ranny, przybity, bardzo zmęczony. Jesteś lekko ranny, bardzo zmęczony, więc wiesz co, a czekajcie, pies Arika. To co, mi nie zapisało? Okej, dajmy koniec dnia. Zróbmy tak. Ty śpi w łóżku. Ty czuwaj, zostańmy. Nie wiem, czy się powtórzy scenariusz. Nie wiem w sumie, czemu mi nie zapisało gry. Arika czuje się znacznie lepiej. Musimy tylko mieć na nią oko. Okej. Chodźmy, Bruno, może... Skoro nam nie zapisało gry, to może jeszcze uda się uratować. Dobra, Bruno ją pociesza. Arika, masz doła. Potrzebujemy siebie nawzajem, żeby to przeżyć. Nie dam rady, nie wierzę. Dobra, Bruno, wiesz co? Chodźmy nastawić... W sumie z jednej strony może i dobrze, że tak się stało. Chociaż nie wiem, czy ona też nie zrobi... Aha, nie mamy filtra. Dobra, to skoro nie mamy filtra, leć Bruno do... Takie właśnie jest latanie po tej chałupie. Po prostu jak masz chorych ludzi. Ale dobrze, zróbmy dwa filtry. Mamy części, więc myślę, że to cholera, od kilku dni nie miałem fajki, bo znam ten ból. Okej, zrób te filtry i lecimy na górę. Aha, bardzo głodny. Czekaj, wiesz co, Bruno, jak jesteś bardzo głodny, ktoś czeka pod drzwiami. Boże święte. Dobra, chodź, Bruno. Zjadłeś? A ty nie zjadłeś, no to opijedz, masz czas, przecież gościu poczeka, tak? Też się zastanawiam, czy
Dobra, zjadłeś? Okej, leć tam. Arika, bardzo ładna. Arika, wstań i sobie zjedz. Mogę tu z wami zostać? Nie mam dokąd pójść. O, proszę bardzo. Dzień dobry, mam imię Anton. Wybaczcie to najście. Nie jestem już młody i szczerze mówiąc mam przeczucie, że samemu nie zdołam przeżyć tej wojny. Czy pozwolicie mi tu zostać? Obiecuję, że zapracuję na swoje utrzymanie. Tak. Tak, Anton. Chory, zmęczony. Chory, zmęczony. Dobra, jak jesteś chory, weź sobie tabletki. Bruno. Czekajcie. Bruno miał iść nastawić wodę. Arika. Do spania. Dobra, okej. Okay. Wziąłeś sobie lekarstwa ziołowe. Mam nadzieję, że to w jakimś stopniu pomoże. Kładźcie się na łóżek. Bruno będzie... Zrób, okej, okay, zrób wodę. Nie, nie, nie. Ty siedzisz tu, chłopie. Bruno robi. Okej. Bruno, ile byśmy chcieli? Ile możemy w ogóle zrobić? Aha, dwie. A to zrób. Bimber się zawsze przyda, alkohol na wymianę z kupcem. To zawsze jest jakiś tam towar w cenie, powiedzmy sobie, tak? Dobra, nastawiona. W związku z tym, że mamy dwa łóżka, to ty sobie idź, Bruno, siadnij. Dobrze, w związku z tym, że jest 18 stopni w domu, niby miała przyjść zima, dajmy koniec dnia i zobaczymy, co się stanie. Biegły matematyk. Chory, bierze leki, bardzo głodna, chora, lekko ranna, przybita. Dobra, to ty, Arika, śpi w łóżku. Ty śpi w łóżku, albo nie. Ty czuwaj. Aha, głodny, lekko ranny. Dobra, to wiesz co, zrobimy inaczej. Skoro mamy trzech ludzi, szczerze się nie spodziewałem, bo myślałem, że jest zapis rano. Dlatego wyłączyłem grę, czyli jednak Arika, no niby uciekła, niby nie uciekła, no może jest mój błąd, bo też nie wiem po prostu, o który jest zapis. Co by tu zrobić? Szukaj zapasów, czuwaj, śpi w łóżku. Myślę, że Antonem, tylko że Anton ma znowu mniejszy plecak. Ale no, 8 miejsc w plecaku to też jest jakieś... Dobra, to ty... Ona jest bardzo głodna, chora, lekko ranna. Ty jesteś głodny, lekko ranny, przybity. Okej, Bruno, ty czuwaj, Anton idzie na... I teraz tak, zaciszny dom się nie opłaca. Bliźniak, tu jeszcze nie byliśmy. Jest niebezpieczeństwo. Magazyn jest niebezpieczeństwo. Port, zachować ostrożność. Lotnisko, niebezpieczeństwo. To wszystko odwiedzone, więc mi się wydaje, że bliźniak, magazyn. Okej, chodźmy do magazynu.
Kiedyś już jakaś łapka. Weź wszystko. No, powiedzmy, że nieźle. Dobra. Weź wszystko. No i tym oto sposobem zapieprzyliśmy sobie. A, tam są ludzie z bronią. Dobra, mamy wszystko co trzeba. No i co dalej? Na chwilę wystarczy. Co dalej? Napadnijmy znowu na konwój z pomocą. Okej, oni rozmawiają. Dobra, załatwimy ich na czas. Dobra, jeden idzie, drugi idzie. Odblokujmy sobie za ten czas drzwi. Bo może być to bardzo pomocne, mi się wydaje. Tu jest jeszcze jakaś notatka. Idziemy od Najrzele, będziemy na targu w każde południe SD. Dobra, chodźmy. Tu jest na razie bezpiecznie. W sumie... Tego nigdzie nie weźmiemy. Dobra, jeden gość jest tu, od razu lepiej. Drugi jest gość tu. Nie wiem, czy oni się jakoś zmienią, bo jak będą szli tutaj w moją stronę, to od razu uciekam, żeby nie stracić gościa. Co prawda... Jakieś części opał mamy, tak? Czyli na zimę jesteśmy przygotowani. Tylko że znowu mamy trójkę ludzi, a nie mamy jedzenia. Chyba poszedł, mi się wydaje. Ok. Przegrzebmy to. Dobra, ten poszedł tam. Ten weszł tam. Muszę coś zjeść, ale ten gdzie znowu? Czekajcie, bo nie rozumiem. Pamiętam te magazyny, tylko że ja nie mam broni żadnej. Okej, zamknijmy te drzwi. Idź do wyjścia. Szkoda cię, Anton, ale wiesz... Anton wrócił. Dobrze, teraz zobaczymy, co będzie po tej nocy. Dzień 23. Udało mi się wrócić bez żadnych zadrapań. Okej. Arika czuje się znacznie lepiej, musimy tylko mieć na nią oko. Okej. Głodny, lekko chory, zmęczony. Mamy jedno mięso. Mamy jedno jedzenie. Arika bardzo głodna. To Arika, zjedz to.
sumie nie wiem właśnie, kiedy się ten dzień zapisuje, bo ostatnio wyłączyłem jakoś, ale myślę, że poczekamy do 10, więc tak. Anton, za to, że byłeś na nocy, to idź spać. Bruno, głodny, lekko ranny, przybity, bardzo zmęczony. Idź spać. Arika, głodna, chora, lekko ranna, smutna. Co z nią zrobić teraz? No to Arika, skocz jeszcze do pieca, dołożymy. Ktoś czeka pod drzwiami. Boże Święty, ten przyszedł. Bruno, wstań, ściągnij te dwie butelki, a Arika leci do drzwi. Wiesz co, Bruno? Ty tak powoliłaś, że wiesz co, Anton to szybciej zrobi. Okej. Okay. No to jak będzie? No wiesz, co ja ci mogę dać? W sumie nic ciekawego, nie źle. W sumie nie mam nic takiego, co tobie pasowało, ale na pewno wziąłbym od ciebie cukier i wodę, bo z tego się robi bimber. A z bimbru można zrobić duże korzyści. Mamy jedno mięso, ty nie masz w ogóle jedzenia. Dam ci konserwę. Dobra. Masz konserwę i masz te dwie butelki bimbru. Co bym od ciebie wziął? Nic z tego. Dobra, to skoro nie lekarstwa, w co byśmy poszli? Możemy wziąć amunicję i myślę, przygotowując się na zimę, weźmiemy całe drewno od ciebie, a w zamian za to, co ja bym ci mógł dać? Nie no, skoro amunicję bierzemy, to... Dobra, to jedno mięso. Nie, chyba sobie żarty już. Nic z tego, musisz się bardziej postarać. Okej. Okay. Dobra, świetnie umowa. Te części myślę, że to one są do znalezienia w każdym miejscu, także to nie jest problem. A jednak cukier i woda dają dużo, bo za bimber naprawdę można dużo wziąć i tak dalej. Więc zgoda. Dziękuję. I to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.